Rozmowa dnia. A w naszym studiu? Anonsowany wcześniej gość, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Piotr Zgorzelski. Dzień dobry, panie pośle, witamy. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa bardzo serdecznie. To skoro o numerach rozmawiamy, to lista numer dwa, tak? W wyborach samorządowych, Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na starcie numer dwa, na mecie numer jeden. Skomentowaliśmy ten wynik losowania. Wiadomo, że z dwójki najlepiej atakować po to, żeby cały czas tego lidera mieć na oku, a później dobry finisz i pierwsze miejsce dla najlepszej partii samorządowej w Polsce. Zarejestrowaliśmy ponad 16 tysięcy kandydatów, ale w istocie ludowców, którzy także startują z komitetów własnych, lokalnych, jest ponad 8 tysięcy, więc 20 kilka tysięcy ludowców jest już na starcie. Kampania trwa, mamy najlepszy program, bowiem on jest uzupełniony o komponenty regionalne, miejskie, powiatowe, gminne. Wtedy dopiero jest program samorządowy, bo to, co mają inne partie, to jest po prostu odrobienie lekcji na poziomie centralnym. My naprawdę mamy pozytywny, dobry program, trafiamy z nim do ludzi. Zresztą pokazują to ostatnie sondaże, że PSL jest już na podium, jeśli chodzi o sondaże. Mamy ambicje, aby być na podium, na najwyższym miejscu. Z tymi programami to jest tak, panie pośle, o czym mieliśmy okazję zresztą rozmawiać, czy każda partia o programie innej partii mówi mniej więcej to samo, co Polskie Stronnictwo Ludowe o programie. Nic złego nie partii. Powiedziałem. Powiedziałem tylko, że nasza się różni tym, że mamy komponenty dedykowane konkretnym regionom i miejscom, tak? Bo to są wybory samorządowe. Ale trochę głosów, wydaje się, Polskie Stronnictwo Ludowe podczas wyborów samorządowych straci. Komu się wydaje? Mnie się wydaje. No, panie redaktorze, to 20 tysięcy kół gospodyń wiejskich. No. To ile to osób? Nie wiem, do czego pan zmierza, jeżeli, no pan, wie, mówi pan, o kołach, jeżeli pan mówi o kołach otwieramy gospodyń wiejskich. Otwieramy całą paletę działań, które koła gospodyń wiejskich w przeciwieństwie do innych organizacji działających na wsi do tej pory nie miały. Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Działania spóźnione, ponie w czasie, działania, które mają typowy charakter kampanijny, tak samo jak program dla wsi ogłaszany po 3 latach rządów PiS-u. Pamięta pan, panie redaktorze, kampanię wyborczą, kiedy PiS miał rozwiązania na wszelkie bolączki polskiej wsi. Kiedy krytykowano to, że jest w Polsce, są 3 ogniska ASF, które były trzymane w bardzo silnym reżimie fitosanitarnym. Do momentu, kiedy my rządziliśmy, kiedy PiS doszedł do władzy, nie wiem, czy pan, panie redaktorze, wie, jaki jest obecnie stan afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Otóż mamy już 213 ognisk ASF-u i 2770 nowych przypadków u dzików. Byliśmy kilka dni temu z prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego we Wsimanie w województwie lubelskim, gdzie rozgrywają się dramaty ludzkie. Ludzie są świadkami wyrzynania stad, które stanowiły podstawę ich egzystencji. Gospodarze tej wsi płakali, że są zostawieni sami sobie, wyzyskani przez rząd PiS-u. Panie redaktorze, gdzie są podwojone dopłaty dla rolnictwa, które PiS obiecywał w kampanii wyborczej? Dzisiaj, kiedy do środków unijnych będzie dołączona klauzula przestrzegania praworządności, może się okazać, że te dopłaty, które były krytykowane przez PiS, że PSL załatwił środków za mało, będą jeszcze zmniejszone. Tak pozostawiona została wieś sama sobie i tylko premier Morawiecki jeździ i cały czas opowiada bajki, między innymi o tym, ale jeszcze to jedno zdanie muszę powiedzieć, że to PSL doprowadził do tego, że w Polsce sprywatyzowano przemysł rolno-spożywczy. A jaka jest prawda? Taka jest prawda, panie redaktorze, że w czasie, kiedy ten przemysł był najbardziej prywatyzowany, to Polskie Stronnictwo Ludowe nazywane było hamulcowym polskiej prywatyzacji. Hamulcowym. Ale wróćmy na sekundkę jeszcze do kół gospodyń wiejskich, bo pan powiada, że to jest spóźniona decyzja i tak dalej. Ale jest, to jest konkret. Ale dzisiaj, panie redaktorze, kiedy PiS miał wyjątkową szansę na to, żeby przeprowadzić, oczywiście tutaj w cudzysłów to kładę, repolonizację tego przemysłu, to doprowadził do tego, że firma Apple, która zajmuje się sprzedażą koncentratu jabłkowego, została oddana w ręce kapitału chińskiego. Tak w istocie jest przeprowadzana repolonizacja polskiego przemysłu i troska o polską wieś. Jeśli zaś chodzi o koła gospodyń wiejskich, nikt tak tym organizacjom społecznie nie pomaga, jak samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie. I dzisiaj się pan premier obudził i biegnie do kół gospodyń
gospodyń wiejskich, co im chce zaoferować? 3000 Osobowość prawną i co najmniej 3000 Osobowość prawną już mają, tak samo jak są bajki opowiadane o tym, że... A i 100 milionów teraz, jeszcze ewentualnie czeka w budżecie Ministerstwa Inwestycji. Można prowadzić sprzedaż bezpośrednią. Sprzedaż bezpośrednią można było prowadzić dużo wcześniej, tylko pan premier jeszcze tego nie wiedział, bo po prostu nie, wtedy nie jeździł i nie podlizywał się polskiej wsi. Ostatnio powiedział, że zjadł serek i zakręciło mu się w głowie. No jeżeli się jadło kiedyś tylko kawior, no to od serka może się zakręcić w głowie. Idzie bój o centrowo-konserwatywnego wyborcę wiejskiego między PSL-em a Prawem i Sprawiedliwością? Panie redaktorze, my nie prowadzimy żadnego boju, tylko prowadzimy, tak jak powiedziałem, pozytywną kampanię. Nie. My jesteśmy cały czas atakowani, dlatego musimy na ten atak odpowiadać. Nie wiem, czy pan redaktor wie, a warto, żeby także dowiedzieli się radiosłuchacze, że my równouprawnienie i szacunek dla kobiet wprowadzamy w życie, bo Polskie Stronnictwo Ludowe ma najwięcej na jedynkach właśnie pań. Polskie Stronnictwo Ludowe ma 20 kobiet, Koalicja Obywatelska 19, PiS 16, SLD 12. Mówię oczywiście o ugrupowaniach, które są w parlamencie i w sejmiku. To pokazuje, że w kontekście tego koła gospodyń wiejskich, o którym pan powiedział, że szacunek dla pań, szacunek dla kobiet w Polskim Stronnictwie Ludowym jest i on jest realizowany w praktyce. Jeszcze raz mówię, najwięcej kobiet na listach, na jedynkach. Ma Polskie Stronnictwo Ludowe. Chciałbym, żeby to jasno wybrzmiało. No dobrze, a w sprawie tego boju, nie boju. W sprawie tego boju, nie boju, no to muszę panu powiedzieć, panie redaktorze, że kłamstwa toczą się codziennie z różnych stron, chociażby o tej słynnej suszy, prawda, która stała się tragedią dla wielu rolników. Mówi się, że nigdy dotąd tyle rząd nie wydał na pomoc jak rząd PiS-u. Tylko się nie dodaje, że szacunki strat obecnie wynoszą 5 miliardów i rząd wyasygnował 1,5 miliarda. Natomiast wtedy, kiedy myśmy rządzili, przeznaczyliśmy 450 milionów, ale szacunki strat wynosiły 1,5 miliarda. Więc trzeba mówić prawdę, a nie półprawdę albo kłamstwa. Pytanie jest, dlaczego do tej pory rząd nie wypłaca tych środków, zwalając to na samorządy. Ja chcę zapewnić, rozmawiam z wójtami, nie tylko z województwa mazowieckiego, ale z całego kraju, którzy mówią, że to jest nieprawda, że oni opóźniają jakiekolwiek procedury związane z protokołami dotyczącymi strat. To wszystko ugrzęzło u wojewody, który odsyła protokoły, aby je przeszacowano. Jak można przeszacować protokoły, skoro na polu już nie ma nic? Rolnicy po prostu oczekują środków, bo nie wiedzą, czy mają siać, czy mają kupować nawozy, czy paliwo. Po prostu jest jeden wielki chaos w tym względzie. W tej sprawie resort rolnictwa na swojej stronie internetowej informuje, że wydłużono do 31 października termin składania wniosków o pomoc po suszy. Wydano to jest 23 września 1160 decyzji pomocowych. Dobrze. No właśnie. Ten wątek zamknijmy. A są tysiące. Możliwa jest koalicja w sejmikach wojewódzkich po wyborach z Prawem i Sprawiedliwością? Polskie Stronnictwo Ludowe idzie do wyborów samorządowych po to, żeby służyć obywatelom, mając samodzielną większość, jeżeli to się nie uda. To są komitety obywatelskie, samorządowe. Do nich dedykujemy naszą ofertę i z nimi będziemy łączyli się w koalicję, jeżeli taka potrzeba będzie. A najważniejsze, panie redaktorze, to teraz trzeba wygrać wybory, a o koalicjach to myśli się po wyborach. No tak, ale taki pomysł chodził po głowie, czy nie? Nikomu nie chodzi po głowie, kto ma chociaż w głowie trochę oleju, bo wie, że partia PiS to jest partia antysamorządowa, która chce centralizować. Dla nas samorząd jest dorobkiem i chcemy decentralizować państwo, stosując zasadę subsydiarności, czyli pomocniczości. Najwięcej zadań i pieniędzy wśród obywateli, w gminie, w powiecie, potem w województwie, a tam, gdzie nie są w stanie sobie obywatele sami poradzić, dopiero ingerencja państwa. To jest filozofia kompletnie odwrotna do tego, co proponuje PiS. Dlatego nie ma mowy o jakiejkolwiek koalicji z PiS-em. Idziemy, żeby wygrać wybory, po to, żeby budować koalicję z samorządowcami, dla których ta idea jest ważna. Pytam o sejmiki, no bo tak na dobrą sprawę, to tam jest realna władza i tam są pieniądze, a to jest kuszące. Panie redaktorze, z tą realną władzą to jest tak, że ona jest wtedy, kiedy są kompetencje i pieniądze. W moim przekonaniu najbardziej realna władza jest w gminie. Jest to władza tak zwana pierwszego kontaktu. Obywatel tam idzie i proszę mi wierzyć, że wynik wyborczy to będzie suma ocen, jakie obywatele dadzą właśnie wójtom, burmistrzom, prezydentom. Wybory odbywają się w gminach. Najważniejszą osobą w samorządzie, od której wiele zależy, od jego aktywności, operatywności, służby dla obywateli, jest wójt, burmistrz, prezydent. I wokół tej osoby
toczą się wybory samorządowe. Dlatego też nie ma dzisiaj jakiegoś kryterium, według którego można powiedzieć, że ktoś wygrał wybory w samorządowe. Jedni powiedzą, że wygrali wybory, bo mają najwięcej radnych do sejmiku. Inni powiedzą, że mają najwięcej radnych w ogóle, tak jak Polskie Stronnictwo Ludowe ma największą liczbę radnych gminnych, powiatowych i sejmikowych. Inni zaś powiedzą, że wygrali wybory, że dlatego, że mają największą ilość prezydentów. Ja powiem, że wygrają wybory obywatele wtedy, kiedy wybiorą dobrych gospodarzy. A początek wyborów samorządowych 21 października, pierwsza tura. Poseł Piotr Zgorzelski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, gość Sygnałów Dnia. Bardzo dziękuję, panie pośle. Pozdrawiam wszystkich, życząc udanych wyborów 21 października. 26 po 8. Była to rozmowa dnia.